Cześć, a ze strony chciałem dla Was bardzo, bardzo szybki film, dlatego że pojawił się nowy obiektyw. Tak naprawdę, obiektyw, który już recenzowałem przed chwilą, czyli Viltrox z 27 mm 1.2, ale z nowym mocowaniem z mocowaniem Nikon Z. Już niedługo będzie dostępny. Niedługo będą jakieś na pewno drzwi otwarte, ogłoszone, gdzie będzie można ten obiektyw przetestować i zobaczyć. Natomiast Dlaczego nagrywam drugi raz o tym samym obiektywie? Dlatego, że jest tutaj kilka zmian. I w moim poprzednim filmie o WITROKSie 27mm. 1.2 Pro mówiłem również, że nie mogę się doczekać, aż wyjdzie na Nikona Z, dlatego, że wtedy miałem Fujika S10 bodajże XS10, na którym ten obiektyw działał trochę wolno. I zakładałem, że na ZFC będzie działał trochę lepiej. I rzeczywiście działa trochę lepiej, nie jakoś super. Turbo-szybko, dlatego że y, tak samo jak i 7512 na Nikona Z, na ZFC, zarówno jak na Z8, bo nawet na Z8 trochę gorzej, na ZFC działa po prostu y, akceptowalnie do portretu. W sensie nie używałbym tych obiektywów do sportu, one są bardzo fajne do portretów, ale obiektywy z taką przysłoną prawdopodobnie do tego zostały zaprojektowane. Natomiast chciałem też y, nagrać ten film, dlatego że. W filmie o Fuji mówiłem, że mam nadzieję, że nie pojawi się tutaj przycisk z boku, i że na tamtym obiektywie nie ma przełącznika pewnego. I jak się okazuje, na obiektywie z mocowaniem Z, pomimo że jest to ta sama ogniskowa i światło, ten przycisk funkcyjny się tutaj pojawia. Dlaczego ja go nie chciałem wtedy? Dlatego, że to jest taki trochę tani klik w sensie to jest taka gumka, pod którą jest przycisk. Na obiektywach z serii S Line Nikona, ten przycisk nie jest przykryty gumką, tylko jest po prostu przyciskiem takim fizycznym z takim, z takim przyjemnym matowym plastikiem, który się wciska, i jest to bardzo delikatnie i ciche wciśnięcie. Tutaj jest usłyszalny ten taki dosyć wysoki klik, jeżeli chodzi o wysokość dźwięku. I to co się jeszcze pojawiło, to tutaj, nie wiem czy będzie widać, mamy przełącznik de w sensie click on off, czyli normalnie ten obiektyw, tak jak w Fuji, kiedy przesuwamy pierścień przysłony, on klika. Natomiast, jeżeli to przełączymy do mikrofonu, jest jednostajny szum, czyli nie ma tego kliknięcia. Możemy sobie bardzo płynnie regulować przysłonę, która oczywiście jest regulowana cyfrowo. Natomiast jeżeli ktoś używa takich obiektywów do filmowania, to jest to delikatniejszy sposób na zmianę przysłony, płynniejszy i też cichszy oczywiście. Także takie rzeczy się zmieniły i to chciałem Wam opowiedzieć o tym obiektywie. Jak również też, że uszczelka, nie wiem czy to widać, o, wyostrzyło, uszczelka wokół bagnetu jest tutaj Taka czerwona, tak samo zresztą jak na obiektywie 75mm 1.2. Nie wiem, czy to będzie cecha charakterystyczna obiektywów linii Pro z mocowaniem Nikona Z. Ta uszczelka na Fuji była. Hmm, była czarna, chyba. Chyba tak. Reszta się nie zmieniła. Fizycznie ten obiektyw wygląda tak samo poza szerszym bagnetem, no bo to jest Fuji, znaczy to jest Nikon Z. Fuji miał węższe Nikon Z, największy otwór obiektywu na rynku. Kapsle są y, też takie nowe, tak samo jak w 75. Jeżeli macie coś z Viltroxa na przykład y, 13, 1.4, tak jak ja się nią nagrywam, to ona nie jest z serii Pro, ona ma trochę inny kapsel z tyłu, co jest powiedzmy całkiem ok, jeśli mamy na przykład dużo Viltroxów włożonych górą do, dołu, w sensie, de, tym tylnym dekielkiem do góry. I w, w tym w torbie, i wtedy możemy na przykład z góry szybko zobaczyć, który obiektyw jest z linii Pro, a który nie. Oczywiście, że nie pomylimy sobie dekielków, bo oczywiście one pasują. Dobra, i to by było w sumie na tyle, bo jeżeli chodzi o sam obiektyw i pracę z nim, to jest, jest po prostu bardzo fajnie, bo jest to bardzo ładne rozmycie. Jest mała głębia ostrości, jest ostrość tam gdzie powinna być ostrość, ten obiekt, te obiektywy z serii Pro one są, są bardzo, bardzo fajnej jakości. To jest tak, że Viltrox się pojawił na rynku, nie wiadomo co to było, później zaczęło się mm, powiedzmy budować Obiektywy nowe, w sensie, cała linia obiektywów, takiej troszkę niższej jakości, chociaż 85 uważam, że jest wciąż super jakości, chociaż tam były pewne problemy, z tego co wszyscy wiemy. A następnie wyszły właśnie te z serii Pro, które naprawdę zaskakują, a podobno ma być jeszcze wyższa seria Wiltroxa. Tam były zapowiedzi już, seria Lab, zobaczymy co z tego będzie. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, że takie obiektywy powstają. ta Ten egzemplarz. Jest to egzemplarz demówka, natomiast ja będę miał swój i na pewno na moim profilu, możecie śledzić mnie na Instagramie, będą się pojawiać zdjęcia z tego obiektywu. Jest to bardzo fajna ogniskowa, ekwiwalent około 40 mm, super mi się, super mi się nią pracuje na mm, matrycy APS-C i jeżeli jesteście zainteresowani właśnie taką e, ogniskową, to polecam śledzić, bo niedługo on się pojawi w sprzedaży i na Nikonie Z jest to naprawdę, naprawdę bardzo fajna opcja. Także to było na tyle. Szybki, krótki film, zwięzły o różnicach i e, tych samych zaletach. Także to było na tyle. Dzięki bardzo do, do, za poświęcony czas i do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Hej!